3 września, spotykamy się jak zwykle na plaży, no na razie jesteśmy w lesie. Tym razem Stowarzyszenie Bałtyk to organizuje, koło mnie Andrzej, zaraz nam opowie o wszystkim, co się dzisiaj będzie działo. Witam wszystkich. Dzisiaj spotykamy się na trzecich zawodach trzeciego cyklu KLS w Karwińskich Błotach. Zbiórka wędkarzy o godzinie 14 z posiłkiem. Od godziny 15 po losowaniu rozejdziemy się na stanowiska. Zgłoszonych jest 62 wędkarzy na chwilę obecną. Warunki są dobre, chociaż wietrzne. Duża fala, co mamy nadzieję zaowocuje dostatkiem ryb. Po ostatnich zawodach niestety no, słabo to wyglądało. Mamy nadzieję, że będzie lepiej. Poprzedni KLS odbywał się niedawno w Ostrowie. Frekwencja była no, też dobra w zasadzie, ale dzisiaj się cieszymy dużą frekwencją. Mamy nadzieję na dobrą rybę, na dobre połowy. Łowisko jest podobne w zasadzie, bo piaszczyste, chociaż są tutaj takie wychodnie, gdzie zdarzają się kamieniste odcinki, doły, jakieś torfowe takie zagłębienia. Są miejsca bardziej takie wypłaszczone, ale także obfitujące często w rybę. Słuchaj, bo Andrzej, powiedz nam tak, bo no, często te KLS-y są organizowane no, na tej plaży, tutaj Ostrowo, Karwia. Mhm. Ta plaża się wyróżnia tutaj na tym naszym skrawku Polski? Jest na faktycznie więcej ryb? Znaczy, z obserwacji takich, jakie mamy przez wiele lat, bo łowimy przecież nie od dzisiaj, to ten odcinek między Dębkami a Helem w zasadzie, no wydaje się być taki najbardziej rybny, znaczy taki najbardziej znany być może, dlatego że jest tutaj duże obłożenie wędkarskie, nie? I to jest taki okres w roku, kiedy, no, co tu dużo mówić, w zeszłym roku w tym samym miejscu były zawody, mniej więcej w tym samym czasie. Fakt, że były troszkę warunki inne, bo woda była dużo zimniejsza w morzu, ale w pierwszej turze padły leszcze, a w drugiej turze nocnej padły nawet dorsze. Więc mieliśmy tutaj bardzo ciekawą sytuację, bo łowiliśmy praktycznie cały przegląd. I rybę tą dwuśrodowiskową, tak, jak również tą typowo morską, bo były i flądry, były i dorsze. Nie? Także łowisko jest ciekawe, naprawdę dobrze znane. Wydaje się, że no, jedno chyba z lepszych w Polsce.
to łowisko najbardziej polecasz właśnie w miesiącach wrzesień, październik, czy dla wczasowiczów lipiec, sierpień też jest w leszcze obfite? Znaczy w tym roku akurat leszcz w ogóle jest, podobnie jak w zeszłym roku, nie ma rewelacji. Nie? Wyniki są takie, powiedzmy, umiarkowane. Natomiast jeśli chodzi o dorsza, to jestem tutaj pewny w okresie, kiedy on jest. No jest troszkę za ciepła woda na dorsza. Nie? Liczymy na to, że wieczorową porą jakiś przyłów flądrowy się na pewno trafi, bo te flądry już podchodzą, mimo ciepłej wody. Natomiast no dorsza to raczej nie przewiduje dzisiaj, bo jednak za ciepła woda jest. Nie? Czyli leszcze, jeszcze raz leszcze. Czy to już jest, bo tak słyszymy, że powoli leszcze pojawiają się w tamtych rejonach Lęborg, Słupsk. Oni mają zawsze je trochę później, nie? Mhm. Czyli jak one się tam pojawiają, to znowuż u nas jest trochę gorzej z nimi, to prawda? Znaczy jest jakaś tendencja taka, że ta ryba przychodzi z zachodu i odchodzi na zachód. Tak generalnie po latach łowienia można powiedzieć. Natomiast też będziemy próbowali, myślę, że większość kolegów po informacjach, jakie były w internecie, będziemy próbowali nawet łowić belonę. No bo ostatnio na zawodach w Kołobrzegu belona się trafiła. Dlaczego miałoby się nie trafić tutaj? Łowisko w sumie piaszczyste, podobne jak tutaj, więc no, możliwości jest wiele. Możliwości, a może pokażę to, co będzie, nie? Zobaczymy, jaka ryba będzie, nie? Na koniec zawodu będzie wszystko wiadomo, nie? O 24 jest podsumowanie. Już myślę, że skończymy pracę komisji sędziowskiej. Pomierzymy wszystkie ryby, rozdamy nagrody, pogratulujemy zwycięzcom. No i spotkamy się za 2 tygodnie w Kołobrzegu. Oczywiście, no, będziemy jechać autobusem. Parę słów o waszym sponsorze, bo tutaj się rozstawił sporo tego wszystkiego. No, macie super sponsora. Sponsor jest do całej imprezy, do całego cyklu KLS-u. Dzięki staraniom kolegów, firma SARS, przedstawiciel firmy Yuki na Polskę, postanowiło zasponsorować nasze zawody. Są fajne nagrody do każdej, odkąd ten sponsor się pojawił, są fajne nagrody do każdej edycji. W naszej edycji do wygrania za pierwsze miejsce jest wędka, taka naprawdę dobra wędka, surfcastingowa. Jest pokrowiec na wędki surfcastingowe i sztormiak, takie ubranie przeciwdeszczowe do wygrania. Przydatne zdecydowanie. Przydatne. I nawet chyba dzisiaj, wiecie, bo ponoć ma padać jeszcze. No, takie są prognozy, że po południu, wieczorkiem może coś tam popadać. Ale to tak, myślę, że wędkarska brać morska jest twarda i wytrzyma każde warunki, a takie to tam zupełnie spokojnie. No tak jak zawsze rozdajemy rekompensatę. Kolega Piotr, 13 miejsce pechowe. Choć powiedzmy. Chyba akurat nie dzisiaj dla niego. No i tutaj na pierwsze miejsce Andrzej skoczył. Z którego miejsca? Ale z którego? Wcześniej. Poprzednio trzecie. Trzecie. Gratuluję. Troszkę nam to nie gra na rękę, no ale... zobaczymy, jak będzie po dzisiejszym dniu. Jarek, ty się trzymasz cały czas, to już zaczyna być nudne. I Mirek, trzecie miejsce. I to wszystko, lecimy na plażę. Szału nie ma, ryby słabo współpracują, więcej zielska jak ryb, okonek 20,3 cm, wymiar jest, będzie jest wpisany, przed rewą rzucając nie ma zielska, ale też nie ma ryb, za rewą jest bardzo, bardzo dużo zielska i ryb chyba też nie ma. Chyba też nie ma. Najważniejsze, że ją widać, bo tak byłaby lepiej widoczna prawdopodobnie. I gdzie? W pierwszym rowie złapana, około 20. Bardzo mało jest dzisiaj tych ryb, no, także wiesz, mało. Masz miejsce prawie że na podium. No, jeszcze mam jedną zamówioną, spokojnie.
I co? Jak one brały? Kiedy? Teraz? Nie, jedna koło 20, a druga po 21, tak. Ale to brały, to nie było żadnego brania. One po prostu zażarły i siedziały w tym zielsku tam. To mówisz, namierzyłeś jakiś dołek, tak? Tak, tak, jest tam dołek po prawej stronie i tam ładuję w niego. No, kolejny osłonek i słuchaj, daleko on był? Daleko. Wymiar ma, to? 22. No, to takie małe teraz się dzisiaj trafiają właśnie. O, całkiem niezła fonderka. No, gruba jak cholera, wiesz? I co, i tu, słuchaj? No. Daleko? Co rzucać? No ja maksymalnie jak mogę rzucam, wiesz? Ale to... Miałem to jedno branie, fajne takie przygięcie. Mówię, oj, coś lekko idzie. Patrzę, jest kurka na końcu. No widzisz. A tam mają ryby? Pojedyncze sztuki. Też flądry? No. I wiesz, w sumie więcej okoni jest niż flonder, nie? Okoni? Ja. Mają okonie? Tak. O. Świetny, świetny. I słuchaj, i ten leszcz, mówisz, ci pociągnął, a drugi, ten mniejszy? Ten mniejszy wyrwał druty z piachu. No. I wędka się wyprostowała, ten natomiast porządnie przyatakował, także szczytówka latała porządnie. Mhm. Przepięknie. 60 cm? 59. 59, no, ale to jest... Po takie ryby tu przyjeżdżamy, nie? Tak jest, oczywiście. Oby jak najwięcej takich. No pierwsze stanowisko masz, także wiesz. Szczęśliwe. Szczęśliwe. Trochę się nachodziłeś, więc musi być jakaś rekompensata, nie? No tak. Przepięknie, no gratuluję. Dzięki. Chciałbym na wstępie, koledzy, podziękować wszystkim zawodnikom za bezpieczne zawody, że wszystko się odbyło w atmosferze koleżeńskiej. Chciałbym podziękować również za zachowanie czystości na stanowiskach i tutaj w miejscu, gdzie żeśmy spożywali posiłek. Chciałbym również podziękować firmie SARS, przedstawicielowi firmy Yuki za nagrody rzeczowe. Pierwsza nagroda rzeczowa to jest wędka do surfcastingu, Horizon, druga to jest pokrowiec na wędki, trzecia to jest sztormiak. Przystąpię teraz do ogłoszenia wyników. A jeszcze 13 zawodników złowiło ryby, tak? 14 ryb zostało złowionych i zmierzonych. No tak, celach statystyki. Celach statystyki. Miejsce trzecie. Miejsce trzecie zajął kolega Wiesław Kępka. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj, tutaj, tutaj. Wiesiu! Nie uślepiaj. Miejsce drugie, kolega Jacek Słupek. Patrz. Dawaj Jacek. Dzięki. Dziękuję. Gratuluję. I drugi pokrowiec. Za daleko się nie oddala. Nie, ja to tutaj, do świętej trójki. I miejsce pierwsze, kolega Grzesiu Kręży. Brawo! Mistrza bądź co bądź mistrz. Tak jest. Kampion. Kampion. Proszę bardzo. Dziękuję. I jeszcze została nam do wręczenia nagroda za najdłuższą rybę i ponownie kolegę Jacka Słupka, proszę. Gratulacje. I tym miłym akcentem wszystkim kolegom dziękuję. Do zobaczenia na następnym zobaczeniu.